Dupska! 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 Misie pysie, lubisie, ptysie, fanatycy Dupsk, dobrego trapu. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, a może w sumie wcale kurwa nie jest wyjątkowy, ponieważ Dupska są rzeczą, z którą spotykamy się w życiu codziennym. Dupska nas otaczają. Dzięki temu, że mamy Dupska, mamy również samoloty, mamy 3MMC. Dzięki temu, że istnieją Dupska, istnieją silniki odrzutowe, istnieje geografia. Dzięki Dupskom mamy mikrochipy, gaśnice pianowe i marchewki. Pewnego słonecznego popołudnia, gdy papież Franciszek przechadzał się bulwarami Budapesztu, wynalazł Dupska. To był przełomowy moment w historii ludzkości. I my w dniu dzisiejszym robimy Dupska. Soczyste, analogowe Dupska. Dupska z charakterem, Dupska, które mają duszę, Dupska, które przemawiają do nas, uczą nas jak żyć, uczą nas rozumienia świata, rozumienia wszechświata. Ja pierdolę, zróbmy to. Okej, co my dzisiaj w zasadzie kurwa robimy? Dzisiaj w zasadzie będziemy robić swoje własne 808. 808 w woli ścisłości to referencja do ikonicznego Rolanda TR-808, który jest jednym z pierwszych programowalnych syntezatorów perkusyjnych. Czy tam automatów, whatever. To co tu widzicie, czyli TR-8, jest po prostu upgrade'em od TR-808. Jest to cyfrowo sterowana wersja 808. Do tej pierwotnej wersji niestety nie mam dostępu. Natomiast brzmienie jest praktycznie takie samo. Z całej reszty nie będziemy korzystać, korzystamy tylko z tego. To jest 808. W zasadzie 808 bass drum, jak to robili ludzie, którzy wynaleźli trap, grywali sample perkusyjne z 808 do Rolanda SP1200. To dawało im możliwość na przykład robienia... Czyli tak naprawdę nasze 808 to nic jak sam bass drum. I my korzystając z DAW-a, tak, na przykład z FL Studio, korzystamy z tych sampli i robimy z nich, kurwa, bęgiery. O, nie wiem, na przykład paskach Gucci albo... Nie wiem, jakichś ładnych firankach i tak dalej, albo, nie wiem, wpierdalanie marchewek. To jeżeli chodzi o TR-8. Na 21. kanale mamy Volca Kick. Volca Kick jest modułem opartym o filtr z MS-20 i jest maszyną do... Tak, do robienia kików. W zasadzie można się bawić z nim na więcej sposobów niż tylko sam kick. Można z niego robić na przykład różne wykwaszone inne dźwięki. Do obróbeczki tego chorego skurwysyństwa mamy tak, Analog Heat od Electrona, który jest jednym z tych cyfrowo sterowanych przetworników z analogowymi bebechami. Miał być Big Muff od Electroharmonics, ale jebła mu bateria i nie mogę nigdzie znaleźć innej baterii, więc jest Sunzamp. No, pokażę wam to, nie wiem... Distortion do gitary. I tyle. Czyli tak, saturacja, saturacja. Saturowane Dupska. Dupska w głębokim tłuszczu. Omega 3, nienasycone kwasy tłuszczowe. Dupska. 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 A, i pamiętaj o tym, że w opisie masz link do tego wszystkiego, co zrobiliśmy dzisiaj. Wbijaj na link do Drive'a. Tam są twoje Dupska. Weź te Dupska, zrób z nich dobre bity. Kurwa, zrób z nich jakiś dobry bit. Możesz mi ten bit wysłać i mogę, nie wiem, na przykład o nim, na nim zaśpiewać, że... Nie wiem, tam życie jest, nie wiem, trudne, czy coś takiego. Więc mamy dwie maszynki, mamy trochę saturacji, z której możemy skorzystać. Mamy analogowy stół, no nie jest to Neve, nie jest to Trident. Natomiast ASP8024 jest zajebiście prostym w nauce stołem, który posłuży nam w dniu dzisiejszym do stworzenia idealnego Dupska. Boże, chciałbym podziękować ci za te wszystkie Dupska. Okej, przestajmy gadać o Dupskach i zróbmy coś. Mamy sobie takiego wariata. Najpierw skorzystajmy z Electrona, zobaczmy. A! O! Tutaj mogę się przepiąć między dwoma różnymi slopami, jeżeli chodzi o filtr, albo lżejszy, albo twardszy.
Generalnie to jest taki Fruity Fast Distortion, a to jest taki Parametric EQ2. Super, mamy swoje pierwsze dupsko, zarejestrujmy to dupsko. Ach, dupska. Dupska. Cudownie, zróbmy to jeszcze w innej tonacji. Damn. Są pierwszej jakości. Pamiętajcie, że dupska muszą być dobrze obrane. Zanim włożycie dupska do wody, musicie tą wodę posolić. Jeżeli mrozicie dupska, to możecie zalać je wcześniej cytryną. Wtedy te dupska wam dadzą takie Stestujmy sobie spuchniętego ogórka. Kurwa, ten pedał robi trap, zanim jeszcze się mu w ogóle zapoda jakikolwiek sample. Nie, dzisiejszy odcinek wcale nie będzie homofobiczny. Tam się dzieje clipping, tam się dzieje jakiś burdel. Korzystam sobie z tego kompresorka na końcu OSP, bo on całkiem fajnie brzmi, całkiem sympatycznie. Przerzucamy się na NS10, że na wszelki wypadek nie zjarać tych kirszów, bo są kurwa za dobre. Och, noise music, och, eksperymentalne techno. Pasek Gucci, pasek Gucci, pasek Gucci. O, no. Super, teraz sekwencja 808 Swollen Pickle Analog Hit. Dziwki. Pobawmy się troszeczkę ustawieniami jeszcze. Dobra, świetnie, to jest tak, to soczyste i pożywne dupszka, super, bardzo się cieszę z tego, że zrobiliśmy to. A co, no jeszcze nie bawiliśmy się korgiem, więc pobawmy się korgiem, zobaczmy w ogóle jak on na sucho się w ten. Ma też swój własny moduł saturacyjny, który jest kurwa całkiem spoko. Okej. Okej. Spoko, Vocal Kick plus EQ Stridenta? Dupska. Okej, Vocal plus analog. Kurwa, ja to sobie powinienem wszystko dokładnie opisywać. Ach, Boże, jak się nie mogę doczekać, aż ktoś zrobi na tym jakiś trap o zabijaniu ludzi i paskach Gucci. Dupska z margaryną! Żartowałem, nie lubimy margaryny, bo tam jest... nie no, w ogóle... Bez sensu, kurwa. Margaryna tak naprawdę to jest wymysł przemysłu cukrowego, który w latach tam 80. czy któryś jakby chciał przekonać ludzi, że to tłuszcz jest niezdrowy, a cukier jest zdrowy. Nie, w zasadzie nie, właśnie cukier jest kurwa najgorszy. Tłuszcz jest zajebisty, stary, twój organizm robi z tłuszczu hormony. Tłuszcz jest, kurwa, twój mózg jest, stary, zbudowany z tłuszczu w 80 paru procentach. Tam te neurony są zawieszone w takiej galarecie i to, kurwa, wszystko wiesz, jest, wiesz, saturowane, niesaturowane, stary, jedne i drugie, wpierdalaj, chłopaku, dziewczyno, kurwa, kurczaki i tak dalej. Jakieś tam ekologiczne, szczęśliwe. Ale wpierdalaj tłuszcz, kurwa. Wpierdalaj tłuszcze dupska! Teraz przepaczujmy się do Sanzampa. On niestety jest tutaj na dole, więc ja wam nie pokażę, co ja z nim robię. Ale czy tak naprawdę was to w ogóle interesuje? Nie, przecież... Dobra, uregulowaliśmy zespół Downa.
Możemy robić dupska. To jest bardzo szumiący pedał. A, clipping, okej. Weże posypane dupska. A dobra, a teraz idziemy sobie z naszego Sansampa do Analog Heat. Okej. Metro wybucha, chcesz coś więcej, Murzyn? Dobra, co mamy jeszcze do zrobienia? Chcielibyśmy na pewno korzystać z tego i z tego i z te... O kurwa! Ty brudna kurwo! Kurwa, synu, gdzie ty to znalazłeś? Stop. Wyborne dupska. A zobaczmy, jak na takich samych ustawieniach działa inny patching, czyli TR8, 2 Analog Heat, 2 Sansamp, 2 Swan & Pico. Let's do it. Dziwne gówno, eksperymentalne techno. To teraz zrobimy to samo, tylko z kickiem. Okej, ta konfiguracja to kurwa była dziwna przygoda. Powiem wam szczerze, że sama z siebie Volca Kick, jeżeli chodzi o sound design, ma większe możliwości, jeżeli chodzi o bass drum. No ale to jest jakby jeden cały moduł bass drum, a tutaj mamy, nie wiem. Czyli tak jak ostatnio, Korg, Sansamp, Swollen Pickle, Analog Heat. Nice, fajnie, dodaję trochę ciepełka. Nagrywam to, jeżeli ktoś kurwa zrobi z tego bity z moim bohaterem. To jest dobry sample, to brzmi super. Brzmi jak dwa ruchające się roborobaki z kosmosu. Nice and clean. Lubię to. Po tym wszystkim, co kurwa dzisiaj przeżyliśmy, myślę, że prosty taki jeden jest fajny. O, to jest coś, co nam kurwa wyszło i nawet fajnie się zachowuje, jeżeli chodzi o szumy i tak dalej. Super, ekstra. Zróbmy może jeszcze jakieś dwa. To jest mniam. Smaczne, pożywne dupska. A co na przykład, jakbyśmy wpierdolili dwa w jedno? Ah.
fala tego, która jest troszeczkę wolniejsza, ingeruje z tą troszeczkę szybszą falą w taki sposób, że tworzy taki, takie właśnie odfazowanie, takie. Ale narobiliśmy zajebiste dupska. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną przez cały ten odcinek, żeby pobrać dupska, które zostały dzisiaj stworzone. Wejdź sobie tam na ten link, który wrzuciłem w opisie. I przy okazji zostaw suba, łapkę w górę, wbijaj na mojego Insta, zostaj follow i daj mi swój hajs. Daj mi swój hajs, papieżowi też daj hajs. Ale przede wszystkim mi daj hajs, daj mi dużo hajsu, podbijajcie po miksy, podbijajcie po kurwa bity, sprawdzajcie mój ostatni wałek. No i co? No i chuj. Dzisiejszy odcinek i dzisiejsze dupska zostały sponsorowane przez Pana Boga i papieża Franciszka V, czy tam kurwa 10, który 2000 lat przed naszą erą, chodząc po Budapeszcie, wymyślił dupska. Ja jestem Augustyn i... miłej zabawy z waszymi nowymi dupskami!